Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Żyjemy w takich czasach, gdy nie tylko przepisy sanitarne każą nam być w dystansie do siebie około 2 metrów, ale też różne inne powody sprawiają, że odczuwamy brak bliskości, że nam to dosyć doskwiera. To zjawisko oddalania się od siebie wynika oczywiście z różnych przyczyn, ale tak się dzieje, że nawet w małżeństwie małżonkowie, chociaż mieszkają pod jednym dachem, potrafią być dosyć daleko od siebie. Są różne przyczyny oczywiście, niestety, ale tak się staje, że dzieci oddzielają się coraz bardziej od rodziców, oddalają się, mają swój świat, swoje sprawy i tam się czasem oczywiście spotykają gdzieś przy stole, ale nawet jak siedzą przy jednym stole, to często są setki kilometrów od siebie z różnych powodów. Tak się też dzieje, że chrześcijanin oddziela się od społeczności świętych, od zboru, bo ma różne cele swoje, bo ma różne pokusy i to sprawia, że mu tak nie za bardzo jest na rękę być blisko innych wierzących, że lepiej byłoby mu być dalej. Tak się czuje trochę bezpieczniej, może bardziej komfortowo, żeby nie być za blisko z tym, co przeżywa, z tym, co knuje często. Woli, żeby oni byli dalej. Co zbliża ludzi do siebie? Co sprawia, że chcą być blisko? No, życie pokazuje, że gdy na przykład następuje jakieś zagrożenie, jakiś wypadek, jakieś nieszczęście się dzieje, to się ludzie zaczynają do siebie garnąć. Zaczynają się zauważać wzajemnie. Zaczynają odczuwać potrzebę, by być bliżej siebie. Jak wojna przychodzi. Niektórzy z nas jeszcze pamiętają te lata, jak się ludzie zauważyli w tamtych czasach. Gdy przychodzi choroba jakaś niespodziewana, poważna, to się nagle ludzie zaczynają zbliżać. Syn czy córka, którzy gdzieś tam za granicą, gdzieś tam ciągle w biznesie, ciągle zajęci, jak usłyszeli, że mamusia albo tatuś do szpitala trafił, to pędzą wszyscy, nie patrzą na mandaty, które mogą dostać po drodze, pędzą, żeby szybko, otwierają drzwi do szpitala, znacie te sceny, biegną, gdzie ona leży, gdzie jest, co się stało, bo nagle... Tak przez całe lata, miesiące nie mieli czasu, żeby przy mamusi usiąść, posiedzieć, zapytać, jak się ma, jak się czuje, ale jak, oj, jak odczuli wielką bliskość nagle, potrzebę, żeby być razem. No, zbliżają nas takie rzeczy. Ale najbardziej, i o tym ja dzisiaj chciałbym z wami rozmawiać, zbliża nas do siebie nawzajem naprawiona społeczność z Bogiem. Bo co my tam będziemy mówić o ludziach gdzieś tam hen? Mówmy o nas, a my jesteśmy ludźmi należącymi do Jezusa Chrystusa. Wierzymy w Niego. Bo ja tutaj nikt nie powie, ja nie wierzę. I odkrywamy w Piśmie Świętym i w praktyce naszego życia, że gdy zaczynamy się zbliżać do Boga, gdy dbamy o bliskość z Bogiem, to też zaczynamy się zbliżać do siebie. Dlatego dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Zbliżmy się do Boga. Zapamiętacie? No to może się, ten kto zapamięta, może się zdrzemnąć. Chciałem pokazać
tę myśl najpierw na przykładzie takiej grafiki, prostej grafiki. Otóż zachodzi zależność odległości między nami, bo zależność od poruszania się po krawędzi trójkąta. Narysowałem taki trójkąt, żebyśmy sobie tak patrząc na to pomyśleli, że gdy zbliżamy się razem do Boga, to też zaczynamy się zbliżać do siebie wzajemnie. Prosta, bardzo uproszczona grafika. Ktoś powie, no nie zawsze to tak działa, ale pomyślmy o tym. Gdy jedno z nas zbliża się do Boga, a drugie pozostaje w miejscu, żona, rodzic, brat czy siostra w Chrystusie, to wtedy ten dystans nawet się jeszcze powiększa, ponieważ już nie tylko nasze ludzkie relacje tutaj stają na przeszkodzie, ale również to, że jedno należy do Boga, a drugie duchowo w ogóle nie podąża za tym i to tworzy dodatkowy dystans. I chciałbym, żebyśmy to dzisiaj zobaczyli, jak ważne jest, żeby wiązać naszą osobistą społeczność z Bogiem, z bliskością, z dążeniem do społeczności z innymi ludźmi. Z naszego kręgu oczywiście, bo za to odpowiadamy. Pismo Święte mówi w 1 Jana 4,7: Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. I dalej, 20 werset. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To Słowo Boże nie daje tutaj żadnej alternatywy. Ten, kto miłuje Boga, ten też miłuje bliźniego. Miłuje żonę, męża, dziecko, ojca, matkę, brata i siostrę w Chrystusie. Nie tak dawno mówiliśmy tutaj w zborze o tym, że trzeba, byśmy dali Panu nasze serca. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, ale zastanawialiśmy się nad tą kwestią i zachęcaliśmy się wzajemnie, by dać Panu całe swoje serce. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że gdzie jest skarb nasz, tam będzie i nasze serce, mówi Słowo Boże. I jeżeli chcemy być blisko Boga, blisko naszego Zbawiciela, to potrzebujemy, żeby nasze serce było przy Nim, bo jeśli nasze serce przy Nim nie będzie, to zawsze będą jakieś przyczyny, które nas będą od Boga oddalać. I Słowem Bożym, które dzisiaj poprowadzi nas w rozważaniu, jest werset 8 z 4 rozdziału listu Jakuba. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Proste słowo, ono ma oczywiście swój kontekst, ale możemy go zupełnie śmiało rozważyć też bez kontekstu, ponieważ jest jednoznaczne i nawet gdybyśmy w różnym kontekście te słowa odczytywali, to zawsze będą one znaczyć to samo, że mamy zbliżyć się do Boga. Do tego jest to wezwanie.
tu wyraźnie, jednoznacznie, każdy z nas, każdy, kto słucha tego słowa, kto je czyta, rozumie, że wezwaniem Bożym jest to, abyśmy się zbliżyli do Boga. Do czego jeszcze to słowo nas wzywa? Ono nas wzywa do tego, byśmy obmyli ręce. Obmyjcie ręce. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś rytualne obmycie faryzejskie, a tym bardziej nie takie, jak to Piłat kiedyś obmył ręce od tej sprawy, tylko chodzi o oczyszczenie, o oczyszczenie. W Biblii Gdańskiej, lubię to słowo, jest oddane to tak, ochęduszcie ręce. Staropolskie słowo, bardzo staropolskie słowo. Oczyśćcie ręce w Biblii pierwszego Kościoła. Ręce symbolicznie rzecz biorąc mówią o czynach człowieka, o postępowaniu człowieka, o dziełach człowieka. I Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy oczyścili nasze czyny. To słowo, które tutaj występuje, znaczy też uzdrowić, uzdrowić z trądu na przykład. Rzecz w tym, żeby nasze ręce były czyste, żeby były zdrowe, żeby nasze czyny były prawidłowe, w znaczeniu przenośnym. Moglibyśmy powiedzieć, zaprzestańcie lub odsuńcie się od podejrzanych moralnie spraw, od tego, co zabrudza wasze postępowanie, co jest zanieczyszcze przed Bogiem, co się Bogu nie podoba. Mamy takie słowo w 1 Tymoteusza 2,8, takie wezwanie apostolskie. Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc jakie ręce? Czyste ręce. Bez gniewu i bez swarów. I bynajmniej nie chodzi tu o to, żeby przed modlitwą pójść do łazienki i umyć ręce. Ale żeby te ręce były zdrowe. Żeby za tymi rękami stały czyny zdrowe, czyste, miłe w oczach Bożych. Żeby nie było tak, że mężczyzna wznosi ręce w modlitwie, a przed chwilą zrobił coś niegodnego, niewłaściwego, coś, co przeczy jego relacji i bliskości z Bogiem. Do czego nas jeszcze ten nasz tekst wzywa? Wzywa nas do oczyszczenia serc. Oczyśćcie serca, uświęćcie serca, jak mówi jeden z przekładów. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nasze serca były czyste? Serce według Biblii jest ośrodkiem myśli, decyzji, jest ośrodkiem dyspozycyjnym, decydującym o tym, gdzie człowiek, jak człowiek, kiedy człowiek coś robi, jak postępuje. Serce to nie uczucia. Według Biblii to nie jest, że jak ktoś tam komuś serce wielkie posyła, to dzisiaj znaczy, że kocha. Nie. Ale w Biblii jakby ktoś wielkie serce komuś posłał, to by znaczyło, jest cały przy tobie, myśli, życzy, całe jestestwo się tym wyrażało. Dlaczego potrzeba, żebyśmy oczyścili nasze serca? Ponieważ Biblia mówi, że tylko ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Żeby być blisko Boga, trzeba mieć czyste serce. Serce zanieczyszczone, serce skażone grzechem, serce uwikłane w różne złe myśli nie może być blisko Boga, nie może zbliżyć się do Boga. I chciałbym, żebyśmy rozważając ten werset, 8, 4 rozdziału listu Jakuba, zobaczyli dzisiaj radykalizm tego wezwania. To nie jest takie o sobie wezwanie, dobrze byłoby na początku roku, żebyśmy to czy tamto zrobili.
Tutaj bardzo wyraźnie to słowo przyciska nas, że to jest konieczność, że to trzeba absolutnie zrobić. Dla niektórych być może potrzebna byłaby dalsza treść tego wezwania. W 9 wersecie jest napisane: biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. To wezwanie, które apostoł skierował do nas, najpierw do rozproszonych braci i sióstr, jego rodaków, a teraz też i do nas to słowo jest skierowane. To wezwanie jest bardzo radykalne. Oczywiście ja nie jestem w stanie, nie mam takiej ekspresji, żeby wam uświadomić, jak mocne jest to wezwanie, jak jednoznaczne, jak powinniśmy się nim przejąć, bo jest to Słowo Boże, a nie słowo człowieka. Ale to naprawdę jest wezwanie, może podobne, tak jak to stało się z Saulem z Tarsu, kiedy Pan stanął na jego drodze do Damaszku i jak nim potrząsnął, jak jego życie w jednej chwili się zmieniło, a potem usłyszał: czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. To było bardzo jednoznaczne. On już nie mógł inaczej. To nie była taka opcja, że teraz weź sobie, wynajmij hotel, posiedź sobie przy kawce i porozważaj. Zastanów się, może tak być teraz. Co będziesz teraz robić, Saulu starszy? Co to byłby teraz? No bo taki szcząs życiowy. Nie, tam już nie było innej opcji. Do kogo jest to wezwanie? Na pewno jest to wezwanie do ludzi wierzących, bo list się cały zaczyna: drodzy bracia i siostry, oczywiście też w tej liczbie. A więc do ludzi wierzących. Ale jak to? Takie ostre słowa do ludzi wierzących? No może oni byli tacy, ale my? Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie. My tacy jesteśmy przecież poukładani. Tak miło się prawie wszyscy, nawet maseczki potrafią założyć, chociaż nikomu one nie sprawiają przyjemności. Ale jesteśmy tacy poukładani, tacy mili w naszych rodzinach. Tak się odnosimy miło do żony, do męża, do dzieci, do taty, do mamy, do sąsiada. Pan Bóg jakoś chyba nie rozpoznał sytuacji dobrze. Gdyby Bóg wiedział, jaki nasz zbór jest dobry, to by Biernackiego nie podkusił, żeby dzisiaj ten tekst wziął do rozważania. Nie. Pan Bóg dobrze wie, jaki jesteś i jaki ja jestem. Pan Bóg dobrze wie, jak my się potrafimy uśmiechać, jak mile się gdzieś tam publicznie zachować, ale jacy jesteśmy w środku. Pan Bóg wie bardzo dobrze, jak szybko popadamy w złość, jak się irytujemy, jak potrafimy być niemili dla siebie nawzajem. Pan Bóg dobrze wie, co nosimy w swoich głowach, jakie pokusy, jakie grzechy, jakie nieczystości nosimy w sobie. On to dobrze wszystko wie. I to sprawia, że chociaż w słowach, w pięknych pieśniach, które śpiewamy, mówimy: ach, jak dobrze jest, tak dobrze jest być blisko Boga. Ale sercem bardzo często jesteśmy daleko od Boga. Tak potrafimy składać w piękne wyznania. Ale Bóg mówi do tych, do których w pierwszej kolejności został ten list skierowany, i mówi do nas dzisiaj jak do grzeszników, bo tu jest powiedziane, co jest powiedziane? Obmyjcie ręce, grzesznicy. Drodzy bracia, na początku listu. A w 4 rozdziale grzesznicy.
To słowo jest też skierowane do ludzi o rozdwojonej duszy. Inne przekłady mówią: chwiejni, którzyście umysłu dwoistego, Biblia Gdańska, występni, ludzie rozdarci wewnętrznie w Biblii Poznańskiej. Tak to jest oddane. Co to są za ludzie o rozdwojonym umyśle? Chwiejni. Wewnętrznie rozdarci. Znacie takich ludzi? Co to z jednej strony mówią: tak, muszę być bliżej Boga, tak, muszę być miły dla mojej żony, tak, trzeba, żebym był posłuszny swoim rodzicom, tak. A z drugiej strony, a gdzieś tam w środku ciągnie, żeby zrobić inaczej, żeby zrobić na przekór. Tak wiem, że na tabliczka jest przy wejściu, że trzeba założyć maskę, no bo takie są przepisy. Ale ja się nie dam, ja się nie dam, nie dam się ogłupić, tak jak inni się ogłupiają. I ja wam pokażę, że ja jeden jestem inny, wolny od tego. Tak, tak. Ja oczywiście Panu Jezusowi tak nie powiem i braciom i siostrom wchodząc tutaj też tak nie powiem. Ale potrafię tak zrobić, tak się zachowam. Jakie to jest nieszczęście być człowiekiem, który nosi w sobie dwie różne wole, dwóch różnych panów, który nosi w sobie dwa różne rozkazy jednocześnie, że i Bogu chce służyć i chce robić po swojemu. I chce, bo tak chce. Jakie to jest, czy ktoś taki może być szczęśliwy, bracia i siostry? Czy ktoś taki może mieć rzeczywiście pokój Boży w sercu, gdy jeden Pan mówi: zrób tak, a drugi mówi: zrób tak. Już tyle lat ci mówię, że tak trzeba robić. Przecież wiesz, że jak zrobisz tak, jak mówi Słowo Boże, to będziesz mieć pokój w sercu, to będziesz zbudowaniem dla innych? No tak, no tak. Ale przecież ty nie jesteś taki, żebyś się dał tak zniewolić. Przecież to niewola będzie. Przecież ty jesteś wolny. Ty w Gdańska jesteś, z miasta wolności. No i tak czy tak zrobić? Nie może być szczęśliwy ktoś taki. To jest greckie słowo dipsychos, rozchwiany, niestały, obłudny nawet to znaczy. No bo rzeczywiście, jeżeli ja w środku uważam, że mam inaczej, ale tutaj się dopasuję, no to jestem obłudny, to jestem w jakiś sposób nieprawdziwy. A jednak Słowo Boże wzywa nas w takich ludzi. Ja nikomu tego nie wmawiam, że tacy jesteście. Ja czytam Słowo Boże i w lustrze Słowa Bożego przyglądam się sobie w tej chwili. Głośno to robię, bo taka jest moja rola teraz. A wy jak chcecie, możecie się zamknąć i powiedzieć: nie chcę pogadać, jeszcze wytrzymam trochę. Ale możecie też wziąć to lustro i spojrzeć na siebie. Spojrzeć, czy w tym lusterku nie zobaczysz swojego fejsu też. To słowo wzywa nas takich wierzących, ale grzeszników, którzy potrafią zrobić po swojemu, ludzi rozdwojonych w duszy, którzy szamoczą się w tygodniu i ciągnie ich do świata i chcieliby się Bogu podobać i chcieliby, żeby było dobrze w rodzinie, ale nie chcą popuścić swoim bliskim ani trochę i nie chcą się dostosować do innych, tylko chcą po swojemu. Do takich ludzi Słowo Boże mówi dzisiaj: zbliżcie się do Boga. Jak to jest możliwe? Jak jest możliwe w ogóle zbliżenie się do Boga? Do tego, który mieszka w światłości niedostępnej. Kto z nas może sam po prostu się zbliżyć do Boga? Nie ma takiej możliwości. On jest święty. Aby się zbliżyć do Boga, trzeba uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba się przed Nim ukorzyć.
Tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko przez posłuszeństwo Słowu Bożemu, tylko przy pomocy Ducha Świętego możemy się zbliżyć do Boga. Nie myślmy o sobie tak wysoko, że to jest w naszej gestii, że to od nas zależy, my sami potrafimy się zbliżyć do Boga, kiedy tylko sobie zechcemy. To nawet do Aleksandry Dulkiewicz nie możesz się zbliżyć, jeśli ci tam nie pozwolą wcześniej. A co mówić do Boga? Jeśli zrozumiemy to, że aby zbliżyć się do Boga, potrzebujemy naprawienia naszej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, tym Synem Człowieczym, który przyszedł, aby stać się dla nas drogą do Ojca, żeby stać się sposobem na to, żebyśmy mieli społeczność z Bogiem. Jeśli to zrozumiemy i przez Jezusa Chrystusa zaczniemy się zbliżać do Boga, to mamy tutaj w naszym tekście obietnicę. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. A zbliży się do was. Pan Jezus kiedyś powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Bóg mówi, zbliżę się do was, przyjdę do was, zamieszkam, ale jest warunek. Jeśli kto miłuje Pana Jezusa, Jego słowa będzie przestrzegać. Jeśli się dostosuje do warunków, które daje ten, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jeśli się dostosuje do Jezusa Chrystusa. I chyba nie trzeba tego mówić, że Bóg, który daje obietnicę, potrafi dotrzymać tej obietnicy. Nam się zdarza coś tam obiecać, ile rzeczy naobiecywałem, ale zapomniałem, nie zdążyłem, ale Bóg się nigdy nie spóźni i nie zapomni i nie prześpi sprawy. Bóg dotrzymuje słowa. I mówi dzisiaj do nas, do ciebie i do mnie, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Czy potrzebujemy zbliżenia się do Boga? Jest początek roku. Jakimi jesteśmy ludźmi? Czy nie zdarza się nam coś takiego, że gdzieś tam chwiejemy się w naszym codziennym życiu i nasza dusza szamocze się i chce i dobrze według Słowa Bożego, ale też nie chce stracić przyjaciół, nie chce stracić swojej pozycji w tym świecie i dlatego żyje w takim rozdarciu. Jeżeli ktoś coś takiego przeżywa, to chciałbym dzisiaj w imię Boże wyrazić współczucie, bo to jest bardzo przykry stan, bo to nie jest stan szczęśliwości ludzkiej duszy, kiedy jesteśmy rozdzierani między pragnieniem służby i pełnienia woli Bożej, a szukania popularności, upodobania wśród ludzi tego świata. To nie jest dobry stan. To jest stan godny współczucia, kiedy człowiek, który wznosi ręce i śpiewa pieśni Panu w niedzielę, jednocześnie jest w jakimś grzechu, w jakiejś niewoli grzechu, w jakiejś niewoli nałogu i przeżywa rozdarcie swojej duszy, wie, że to nie jest pełna prawda, którą śpiewa. On by chciał, żeby tak było, ale tak nie jest. Wie to najlepiej. Inni może tego nie wiedzą, inni myślą, że wszystko jest w porządku. To jest przykry stan. I dlatego dzisiaj jest to Słowo Boże, jest to wezwanie do zbliżenia się do Boga. Bo jeżeli
Chcemy wreszcie poznać radość, prawdziwą radość i prawdziwą wolność, jak to śpiewaliśmy. Pięknie śpiewaliśmy. I tak się rozpłynąć w tej miłości Bożej do końca. To jedyna opcja, jedyna droga, to zbliżyć się do Boga. Jeżeli wreszcie chcielibyśmy, żeby w relacji z bliskimi naszymi, w domu, w rodzinie, żeby było dobrze, żeby ta bliskość była wyczuwalna, żeby ona była obopólna. Jeżeli chcemy, żeby nasze życie zakwitło, to jedyna opcja to zbliżyć się do Boga. Zbliżcie się do Boga. Oczywiście chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy robiąc to byli mądrzy, bo jak obserwuję czasem relacje międzyludzkie, jak ktoś chce naprawić relacje między mężem, między żoną i albo gdzieś tam w rodzinie, dzieci, rodzice, to niektórzy popadają w taką skrajną gwałtowność w naprawianiu takich relacji. I tam powiedzmy, jak przedtem ani nie chciał porozmawiać, nie chciał tam w ogóle z dala od siebie, to teraz nagle by w jednej chwili chciał wszystko naprawić, siedzieć, rozmawiać, bez przerwy kawkę pić przy stole i tak dalej. I kwiaty tam nakupi i tak dalej. To jest takie szaleństwo, powiedziałbym, nie prowadzi do naprawienia rzeczywiście relacji. I podobnie jest z Bogiem. To nie chodzi o to, żebyśmy tak w jednej chwili teraz wzięli wszystkie Biblie, jakie mamy, obłożyli się i wzięli sobie urlop przez tydzień, tylko czytali Biblię i modlili się, klęczeli nawet bez poduszki pod kolanami, żeby tak się... Nie o to tu chodzi. Raczej bym zachęcał do tego, żebyśmy zrobili to w sposób stabilny, rozsądny, żebyśmy zrobili to na zasadzie krok po kroku. Krok po kroku, by się zbliżyć do Boga, by się zbliżyć do społeczności z Nim. Co możemy dzisiaj praktycznie zrobić albo zacząć robić, aby zbliżyć się do Boga? Każdy z nas ma jakąś swoją historię relacji z Bogiem i swój poziom społeczności z Nim w tej chwili. I nie moją sprawą jest mówić, co kto powinien zrobić. Ale to, co możemy zrobić już dzisiaj, to poprosić Ducha Świętego, aby nas poprowadził, bo On zgodnie z myślą Bożą objawiać nam będzie, co Bóg by chciał, żebyśmy dzisiaj zaczęli robić. Bóg wie, że jesteśmy kruchym naczyniem, wie, że jesteśmy marnym prochem, wie, jakie mamy ułomności i słabości. I On nie oczekuje od nas, że my w jednym dniu albo w jedną godzinę z kogoś na wpół zdemonizowanego staniemy się nagle aniołami Bożymi. Ale On chce nas poprowadzić, żebyśmy krok po kroku zaczęli się do Niego zbliżać. Pomyślmy o tym, co dzisiaj, zanim skończy się to nabożeństwo, możemy już zrobić, aby zbliżyć się do Boga, bo bracia i siostry, nie wolno nam tego wezwania zlekceważyć. Błagam was w imię Boże, nie wyłączcie się, nie zostawcie tego wezwania, zbliżcie się do Boga, zbliżmy się do Boga. I trzeba nam zadbać o to, aby to nasze zbliżenie do Boga miało przełożenie na bliskość z rodziną i zborem, z naszymi bliskimi według ciała i braćmi i siostrami w Kościele. To jest ze sobą związane, od siebie zależne. Nie może i nie stanie się tak, że zbliży się do Boga, odwracając się plecami od swoich bliskich. Nie da rady się zbliżyć do Boga, jeżeli nie będziemy równocześnie dążyli do
społeczności z bliskimi, do naprawienia relacji, do zmniejszenia dystansu między sobą. To jest ze sobą powiązane. Jest wokół nas sporo ludzi, od których się oddaliliśmy. Tak, niestety. I to są ludzie, którzy w większości przypadków, którzy wcale nie są od nas aż tak daleko. Są blisko. W tym samym mieszkaniu mieszkają. W tym samym miejscu pracują. W tym samym zborze. Może nawet siedzą na krzesełku obok nas. Ale jesteśmy daleko. Bóg, który, jak powiedzieliśmy, mieszka w światłości niedostępnej przez Syna swego, Jezusa Chrystusa, skrócił dystans i zbliżył się do nas na tyle, żebyśmy uwierzyli, że my możemy zbliżyć się do Niego. Bo gdyby nas wołał z tej światłości niedostępnej, to nikt z nas by w ogóle nie pomyślał, że może się zbliżyć do Boga. Ale Jezus Chrystus jest dla nas wszystkich nadzieją i daje nam wiarę w to, że można być blisko Boga. Możemy się do Niego zbliżyć, bo Słowo Boże mówi, że On przecież nie jest daleko od każdego z nas. On jest na wyciągnięcie ręki. Dlatego zachęcam was i wzywam, jeśli chcemy zmian w naszym życiu, jeśli chcemy ten rok uczynić rokiem o innej jakości, o nowej jakości duchowej, to wykorzystajmy ten czas i to dzisiejsze wezwanie i zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. A wtedy w tej bliskości z Bogiem życie będzie piękne i chwalebne. I będziemy gotowi na spotkanie z Nim i będziemy szczęśliwi w relacjach wzajemnych, nawet jeżeli będziemy napotykać na różne trudności. Powstańmy do modlitwy. I chciałbym was dzisiaj zachęcić, abyśmy zrobili takie postanowienie i powiedzieli to Bogu dzisiaj razem, że chcemy się zbliżyć do Boga. Jeżeli są tutaj między nami jacyś ludzie, którzy są już tak blisko Boga, że już się nie da bardziej zbliżyć, to tych osób nie proszę o to, żeby się przyłączyły do tego naszego apelu i do tej naszej deklaracji. Możecie pozostać obojętni, bo wy już jesteście bardzo tak blisko. Ale ja jako pierwszy chcę dzisiaj przed Bogiem powiedzieć, ja potrzebuję zbliżyć się do Boga. Jest jeszcze jeden, widziałem, że niektórzy podają sygnał, że chcą się zbliżyć do Boga. Zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas. Powiedzmy to Panu. Podnieśmy wspólnie razem głos w modlitwie. Drogi nasz Ojcze, bardzo Ci dziękuję za to, że przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego umiłowanego, przyszedłeś i tak zbliżyłeś się, abyśmy mogli zrozumieć i uwierzyć, że relacja z Tobą, że społeczność z Tobą jest możliwa dla człowieka. Dziękuję Ci za to. Chcę Ci podziękować za to, że znam już smak bliskości z Tobą, że znam już to uczucie, jak jestem przepełniony Twoimi myślami, Twoją chwałą, Twoim słowem, Twoimi uczuciami. Ach, to są piękne chwile. Ale dzisiaj przyciśnięty przez Twoje słowo chcę Ci powiedzieć, Panie, że potrzebuję zbliżyć się do Ciebie i pragnę się zbliżyć do Ciebie. Modlę się o to, abyś w Duchu Świętym przyszedł i wziął mnie, Panie, moje życie, moje zachowanie, moje postępowanie, mój sposób myślenia, moje reakcje.
byś wziął to, Panie, i poprowadził bliżej Pana mojego Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, proszę Cię o to, abyś mnie krok po kroku poprowadził, bym dzień po dniu zbliżył się do Ciebie, zbliżał się do Ciebie. Proszę Cię, Panie, pomóż mi zbliżyć się do Ciebie. Błagam Cię o to, błagam Cię, aby moje życie, na które patrzysz w każdej chwili, aby ono dało Ci świadectwo, że moja dusza lgnie do Ciebie, że całe moje życie lgnie do Ciebie. Modlę się o to, Panie. Dziękuję Ci za obietnicę, że gdy ja się zbliżę do Ciebie, Ty zbliżysz się do mnie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że Ty chcesz z kimś takim jak ja mieć bliską społeczność, być blisko. Dziękuję Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, że się mną nie brzydzisz, chociaż nie ma we mnie niczego, co by Cię przyciągało, co by sprawiało, żeby byś chciał być przy mnie, Panie. Mam tę świadomość, jak okropnie muszę w Twoich oczach wyglądać z moim charakterem, z moim postępowaniem, z moim sposobem myślenia. Mam tę świadomość, ile razy jesteś zasmucony, gdy widzisz, jak reaguję na różne sytuacje, jak się zachowuję w różnych okolicznościach podbramkowych tak zwanych. Jak Ci jest przykro i smutno. Ale dziękuję Ci, że dzisiaj wzywasz mnie grzesznika, do tego bym obmył, bym zapłakał nad sobą, żebym wstrząsnął moim życiem i bym się zbliżył do Ciebie. I obiecujesz, że zbliżysz się do mnie. Dziękuję Ci, że to słowo dzisiaj do nas kierujesz. Proszę Cię, Duchu Święty, wpisz je w serce każdego z nas. Nie pozwól nam przejść nad tym wezwaniem obojętnie. Pomóż nam, abyśmy żyli w bliskości z Tobą i bliskości ze sobą nawzajem. Bliskości z braćmi i siostrami, lgnąc do siebie, lgnąc do społeczności Kościoła, lgnąc do wspólnej służby dla Ciebie. Niech tak się stanie. Modlę się o to dla całego naszego zboru. Amen.